Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam. Mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy w szóstym dniu przygotowania na oddanie swojego życia Jezusowi przez Marię i zaczniemy modlitwą Trzy Zdrowaś Marię. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Mario, Królowa Serc, módl się za nami. Kochani, dzisiaj będziemy kontynuować tam, gdzie jesteśmy stały. Mówiliśmy o tym miłości, która buduje wspólnotę, pokonywać ducha indywidualizmu. I dzisiaj będziemy wrócić też na ten dynamizm, który Święty Ludwik proponuje. To są cztery aspekty. Mówiliśmy już, pierwszy aspekt, patrzenie na Bożą doskonałość, na Bożą miłość. Drugo, pragnąć żyć tą doskonałością Bożą, czyli tą miłością Bożą. Trzeci, uczynić się niewolnika miłości Jezusa i Marii. I czwarty aspekt jest gorliwe służenie tą miłością, czyli aspekt misjonarski, czyli rozszerzanie tej miłości, koniecznie to jest Królestwo Boże, Królestwo miłości, radości, sprawiedliwości. Więc zatrzymajmy się na tym, jak pokonywać ducha obojętności. To jest jeden od duchów, które jest w tym świecie. Samowystarczalność, obojętność na sytuację, bezczutność, niewrażliwość na problemy, na sytuacje, na człowieka cierpiącego, zranionego. Jezus
nas uczy swoim przykładem, aby szli do tych pogubionych, do tych zranionych, do tych naszych braci i siostra szukać. To jest aspekt misjonarski. Być otwarty na działanie, na powiew Ducha Świętego, na poruszenie Ducha Świętego, który chce, aby się odnawiało oblicze ziemię. I ta ziemia to są my, to są ludzie, które trzeba być odnowione przez łaskę Bożą, przez miłość Bożą, przez prawdę, która ma moc uwolnić człowieka od lęku, od strachu, od bezsensu. Więc otwieramy się na ten apostolat. Z tym chcemy być odpowiedzialni za to dzieło Boże, które nam Jezus przekazał. Wiara jak chrzest, któryśmy przyjęli, jak powiedział Jan Paweł II, to jest wielki dar i wielko zadanie. Ale to zadanie nie trzeba być ciężarem, pod którym upadamy, ale raczej jedna gorliwość, jedna wolność, jedna chęć, jeden entuzjazm czynić dla Boga, przyczyniać się do radości Boga, do radości w niebu. I znamo, że w niebu z nauka Jezusa, z tym, cośmy słuchali, co słuchamy w Ewangelii, w Pismie Świętym, że w niebu se radują przez jedno nawrócenie jednego grzesznika więcej niż 99 sprawiedliwych. Więc interesować się, być otwarty na to, cośmy dobili w zadaniu, rozszerzać tu miłość, radosne nowinę do krańca ziemi. Taj kraniec ziemi, to my postawimy taj kraniec. Często jest taj kraniec tylko do drzwi naszego domu i zaczynamy się tylko na naszym, jak się mówi, naszym ogród, nasze rodziny. A sąsiedzi i dalej, dzielnica, gdzie mieszkamy, parafia. I właśnie miłość, które nam Bóg daje i chce dawać, to jest miłość, która otwiera oczy. Nie możemy kochać, mieć zamknięte oczy. Mamy dobry przykład nasze Matki Niebieskie, Najświętsza Pani Maria w Kani Galilejskiej. Kiedy jej brakowało wina, i to symboliczne, może znać, że brakuje coś od szczęścia, od radości, od życia w życiu człowieka, w życiu rodziny. Maria zauważała i to powiedziała Jezusowi. Niekoniecznie, aby my musieli coś zrobić, ale możemy powiedzieć Jezusowi. I Jezus może uczynić cud. On jest Bóg i może uczynić. Znamy też, i kiedy dajemy coś Bogu, Bóg może umnożyć. I za 5 chlebów i 2 ryby może nakarmić mnóstwo. Bóg nie chce, aby my robili wszystko, aby robili to, co możemy zrobić. Mać otwarte oczy, to znaczy zauważyć potrzebę, to znaczy zainteresować się, to znaczy otworzyć serce. Przede wszystkim, aby powiedzieć to Bogu, aby się pomodlić, a zatem słuchać, co nam Bóg powie. Jezus je dało intuicję swojej matce i dlatego Maria powiedziała sługami: uczyńcie wszystko, co wam powie. Więc w modlitwie Bóg chce i nam powiedzieć,
I dlatego miłość, która się otwiera na apostołat, jest miłość, która jest miłość słuchania, czyli modlitwa, na której się otwieramy, aby rozumieć, gdzie i jak nas Bóg chce wysłać. Ale szczególnie tu jest ważna gotowość. Puść w imię Jezusa do osoby, do grupy, do jednego całego narodu jest kwestia słuchania i rozoznawania, że to Boża wola. Być apostołem Bożej miłości jest możliwe na różny sposób. Święty Ludwik w jednym dziełu pomienia modlitwa prosi o misjonarze, które będą wolni wolnością Bożą, bez ojca, bez matki, bez przyjaciół według ciała. Byli gotowi jak chmury na wiatru, tak aby ty misjonarze byli gotowi na powiew Ducha Świętego, pójść tam, gdzie Bóg ich chce wysyłać. Więc możemy rozważać w tym dniu i też w trakcie tego przygotowania na konkretno też nasze zadanie, gdzie możemy pójść, w jaki sposób. Możemy odkryć na nowo własne powołanie. Możemy odnowić nasze powołanie z większym żarem. Szczególnie, aby tu byli żarliwi, aby tu byli właśnie gotowi podać się Duchowi Świętemu. I interes za zbawienie dusz jest Boży interes. Też wspólnotę, o którejśmy mówili, interes za jedność jest właśnie i na dzisiaj bardzo aktualne zadanie nas chrześcijanów. Jedność chrześcijany, aby ludzie widzieli i uwierzyli. To miłość nas goni. Ona nas apeluje na to zadanie szukać i otwierać się na jedność. Szukać duszę i czynić się, przyczyniać się do jedności wszystkich chrześcijan. To jest misja Kościoła, to jest misja, której się otwieramy, to jest misja Matki. Przy zawierzeniu Jezusowi przez Marię, w pewnym sensu Maria nam chce dawać swoje serce. My dajemy wszystko w tym zawierzeniu Jezusowi przez Marię, ale spodziewamy się przyjąć wszystko. To, co jest wszystko we wszystkim, to jest serce. Jan Paweł II, który je bardzo głęboko poznało i żyło duchowo świętego Ludwika, często modlił: Mario, daj mi swoje serce. Niech dzisiejszy dzień, niech nam będzie to w naszym sercu, na naszym ustami, ta modlitwa. Mario, daj nam swoje serce, aby mogli pójść na ten świat Twoim sercem. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Jezu żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską, w duchu Twoim, na chwałę Ojca. Amen.